Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroxxi otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No powiem tak, na ostatnim odcinku z Case Haga trochę się dorobiłem, 26 tysięcy. Z bólem serca to wszystko sprzedaję, żeby oczywiście skrzyneczki dzisiaj otworzyć. A jaką skrzynkę chcę otworzyć? No oczywiście, że tą skrzynkę poker, która mnie tak uładowała ostatnio, ale mamy taki budżet, że no co tu się może nie udać? 5 takich skrzynek, przypominam, jest to skrzynia 10%. Mamy zaledwie 10% na trafienie dowolnie jakiego innego tutaj itemu, tak? 90% mamy tutaj na G3 SG1 i pozostałe 10% tutaj rozdzielone na te piękne skiny, jak m.in. Bayonet, White Lotus. No otworzyć muszę, bo się uduszę, tak? Zobaczmy. 1600 zł to jest naprawdę gruba inwestycja, więc proszę Cię, stary, doceń to. Wbiliśmy level, dostaliśmy diamenty, więc próbujemy jeszcze raz. Nie ma niestety skina, na którego polujemy, więc liczymy, że tutaj jest Wild Lotus. Dzień dobry! Ile Cię przepraszam, pierdolę! Dobra, powiedziałem na ostatnim odcinku, że nie będzie lepszego dropu już niż te rękawiczki, ale ten Wild Lotus, stary, ten Wild Lotus, to wszystko przebija! Stary, to jest skin o wartości już takiego dobrego, fajnego samochodu 4. Ja nie mogę. Ja w tym momencie zdałem sobie sprawę, co ja trafiłem. Trafiłem stary samochód w skrzynce dosłownie. Ja nie mogę. No witam serdecznie na dzisiejszym odcinku z Case Haga. Zaczynamy go fantastycznie. No i już mamy tytuł filmu już w pierwszej skrzyni. Oczywiście, jak Ty chcesz sobie skrzyneczkę otworzyć i oczywiście wygrać skina, słuch z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, dołącz oczywiście na Discorda, bo tam też masz skiny do wygrania, masz tam konkursy na Discordzie, a oczywiście no kodzik Kroxxi. Klikasz sobie tutaj magiczny zielony plusik, jak chcesz sobie doładować konto, na przykład tutaj blikiem i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik Kroxxi przez 2x, który daje Ci 10% więcej i oczywiście dwie skrzynki na start za free, więc warto kodu używać, bo jak kodu używasz, to możesz tutaj jeszcze do 2 pięknych konkursów dołączyć. Więc zapraszam serdecznie, linki do nich masz w opisie i na skinsforfree.pl. I jak mogłeś zobaczyć, wbiłem level, otwierając tą skrzynkę za level. Możemy sobie otwierać tutaj codzienne skrzynki oczywiście, ale możemy tutaj też odebrać nagrody. I ja dajmy na to, ile tu mam do odebrania dolarsów? Czekaj, 2000 zł, stary, z 94 levelem. Okej, czyli to w postaci rękawiczek dostałem, tak? Sprzedajemy sobie to, bo po co mi takie rękawiczki, jak ja Lotusa mam, stary. Oczywiście, no te darmowe skrzynki tutaj, czekaj, właśnie miałem sobie zobaczyć, następna jest od 100 levela. No dobra, będzie trzeba ją dobić. Otworzę sobie skrzynkę Diamond, bo pozostałe otworzyłem. Możecie je otwierać codziennie, co 24 godziny, więc super sprawa, że możesz tak naprawdę jeszcze dodatkowe skiny sobie zgarnąć. Super, mamy tutaj cashback 1700, okej, zbieramy go oczywiście sobie, żeby go wypłacić któregoś pięknego dnia. Mamy skrzynki eventowe. Z tego co dostałem informację, to niedługo będą nowe tryby, więc czekajcie. Ja w tym momencie jestem poza domem, więc film oczywiście na zapas nagrywam, więc jak wrócę i będą już faktycznie te nowe tryby, to się oczywiście pobawimy. Ale póki co skrzynki tak oddają, że tu nie ma tak naprawdę, wiesz, no... Rozbiłem bank, stary, ja tu już nic lepszego już na Case Hagu nie trafi. Ja mogę teraz, nie wiem, ja mogę otwierać skrzynki i mieć wszystko, wiesz, gdzieś tak naprawdę, bo już przeszedłem Case Haga, stary. Uwielbiam naprawdę otwierać skrzynkę, a jeszcze bardziej uwielbiam, jak z tych skrzynek lecą mi takie piękne skiny. Skrzynka Chinatown, no powiem, że jak trafił bot tam, nie pamiętam w której bitwie, tego Karambita, no to nie wiem, no myślałem, że coś rozwalę, nie? Skrzynka Dragon Mask, z niej chyba też moi oponenci przez ostatnie filmy takie skiny dropiły, to są dwie skrzynki, te dwie skrzynki to są moje Nemesis. One tak dają, ale dają tylko moim przeciwnikom, więc mam nadzieję, że ta bitwa, no tutaj troszkę, jednak tutaj zmieni moje zdanie o tych skrzynkach. Zobaczmy, Sushi Master, skrzynia za 1500, więc tutaj no coś lepszego jednak niż te nowajki by się przydało, ale niestety nic lepszego nie będzie. No 1000 zł niecałe z 2 skrzynek za 2800, no średni biznes, tak? Trzeba to sobie powiedzieć wprost, ale zobaczmy, bitwa za 6700, więc jest jeszcze tu potencjał jakichś skinów oczywiście trafienia. Zobaczmy, skrzynia Chinatown, pierw jeszcze tutaj 3 sztuki od teraz przed nami, No i potem oczywiście 4 skrzynki Dragon Maski. Sprint Stream dla mojego oponenta jest 1000 zł. Jest to minimalware. Faktory New troszkę więcej kosztuje, ale no ja już widzę, że to jest bitwa przegrana, stary, bo no tu już nic lepszego nie trafimy niż ten Bayonet, oczywiście Gamma Doppler, też piękny, naprawdę piękny nóż, ale no niestety, no tak jak powiedziałem, moi oponenci tylko muszą te piękne noże zdobywać z tych skrzynek i Chinatown, no ten Dragon Mask może mniej, ale, znaczy, nie, co? Chinatown mniej, ale Dragon Mask, no przysięgam, no ta skrzynka chyba mnie tak nienawidzi, że nie wiem, no to jest stary jak beef, nie wiem, nawet no, nie mam porównania po prostu, ale no my tutaj ewidentnie z tą skrzynką mamy beef chyba taki lekki, no i mamy tutaj Oriental Vibes, okej, bardzo mi się podobają te kategorie tych skrzynek, jestem fanem, naprawdę super sprawa i naprawdę pięknie te skrzynki wyglądają, no po raz kolejny, no po prostu muszę to powiedzieć, bo okej, no powiem tak, jeżeli z tej skrzynki faktycznie lecą takie skiny drogie, to tutaj nie ma prawa po prostu mieć miejsce to, żeby ktoś mnie je zabrał. Tak jak oczywiście boty na bitwach. Więc zobaczmy, czy po prostu te lepsze skiny są zarezerwowane tylko dla botów na bitwie ze mną. Zobaczmy, czy ja też mogę zdobyć coś takiego. Kolejne otwarcie leci. No powiem tak, trzeba tutaj szybki tryb włączyć i sobie trochę tych skrzynek przeklikać. 300 zł, przypomnę, kosztuje jedna, a my 300 dostajemy za tutaj 5, więc... No dostajemy póki co mocno tutaj na dziurę, nasz balans się kurczy, co mi się bardzo nie podoba i zobaczcie, w końcu poleciał, więc okej, no chyba jednak jest tutaj... No powiem tak, no okej, powiem tak, no dalej mam lekki uraz do tej skrzynki, ale po tym... No, uznajmy, że troszkę się tutaj poprawiły nasze relacje, tak? W sensie, jakby to był... Jakby nasza relacja tutaj, moja i skrzynki właśnie Dragon Mask, była statusem na Facebooku, to byłby to status to skomplikowane, tak mi się wydaje, więc... już pominijmy tą skrzynkę sobie, wrzućmy Porkiego, wrzućmy Crystal Knife, bo w sumie dawno ich nie otwierałem, więc wrzućmy 4 takie, bitwa za 6 koła i będzie to bitwa ostatnia, a jak ma być to bitwa ostatnia, no to dobra, będzie Golden Dragon i Case Hog, dwie najdroższe skrzynki na Case Hogu, bitwa za 10 koła, tą bitewką się z tobą żegnam, 10 koła zostawiam sobie w balansie na następny film, zostawiam sobie również Lotusa i... No, tak naprawdę zobaczymy, co z tym Lotusem się stanie, bo no bardzo prawdopodobne, że po prostu, że tak powiem, jak tutaj stracę to 10 koła jeszcze, jak stracę tą bitwę, no że tutaj trochę popłynę i dlatego pamiętaj, stary, że jak dało, sobie wypłać i nie kuś losu, bo odpowiedzialność, stary, otwieranie skrzynki jest oczywiście najważniejsza. Odpowiedzialnym trzeba być. To nie tak, że nie możesz otwierać skrzynki. Wystarczy być odpowiedzialnym, tak? Zobaczmy, Is in Theory. Ostatnia skrzynia leci, emeczka jakaś tutaj. No właśnie, 120 zł tylko zaledwie. Jeszcze 3 skrzynki tutaj Chinatown przed nami. 1 Porki i do tego 4 oczywiście Crystal Knife'y, tak jak zapodałem tutaj. Póki co 900 zł. No wydaje mi się, że trochę tych skrzynek już tutaj... No już trochę minęło, nie? 9 tutaj skrzynek już poszło. Nie chcę mi się nawet na szybko liczyć, ile już pęgi tutaj poszło w tych skrzynkach. Więc odpuszczę sobie to, żeby się nie dobijać, że tak słabo poleciało. Ale Porki tutaj zarzucił po nożu. Jest to i tak minus, jeśli chodzi o cenę skrzynki. No ale no, dało przynajmniej tą kostę, tak? No nie można też wiecznie narzekać. Tym bardziej jak trafiasz Lotusa za 60 koła ze skrzynki za ile? No nie pamiętam ile, 1600 ona chyba kosztowała, no ale 10%, tak? Bardzo mocno ryzykowna skrzynka, ale naprawdę solidnie dzisiaj oddała. Zobaczmy, ostatni Crystal Knife, no jest to... Są to bardzo słabe noże, tak? Dlatego ja nie przypadam za tą skrzynką, ale ważne jest to, że przynajmniej aż tak na minus z niej nie wychodzimy, no bo te 400 zł praktycznie zawsze jest, nie? No i ostatnia skrzynia i to jest niestety bitwa przegrana, więc no przegraną się oczywiście z wami żegnam, przegraliśmy bitwę, ale wojnę wydaje mi się, że wygraliśmy. Przypomnę o kodzie Kroxxi, jak chcesz rzeczywiście do konkursów dołączyć, a ja się z wami żegnam, siemano.